Hej, tak dla odmiany zapraszam Was dzisiaj na film o pielęgnacji, konkretnie o pielęgnacji cery. W dobie pandemii, kiedy noszenie maseczek jest obowiązkowe, wydaje mi się, że więcej osób albo zaczęło się w ogóle interesować pielęgnacją, albo zaczęło przykładać do pielęgnacji twarzy większą wagę. Ja wam dzisiaj opowiem o moich absolutnych hitach, to jest cała moja kosmetyczka i to są wszystkie produkty, którym ja ufam w 100%. To są kosmetyki dzięki którym moja skóra wygląda jak wygląda i one nie raz, nie dwa uratowały moją cerę w jakichś podbrankowych sytuacjach. Pokażę wam kosmetyki przetestowane w dłuż i wszerz z różnych półek cenowych i nie zabraknie też kosmetyków naturalnych. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Zajmiemy się dzisiaj kilkoma filarami dogłębnej pielęgnacji twarzy, jakimi są oczyszczanie, złuszczanie, tonizowanie i nawilżenie. Brakuje jeszcze SPF-a, ale ja na filtrach nie do końca się znam, więc nie będę się w tym temacie wypowiadać. Takim ekspertem w temacie filtrów jest np. Klaudia z kanału Cukier Puder, odeślę Was do jej kanału tutaj. Pamiętajcie, że ja nie jestem kosmetologiem. Wszystkie kosmetyki, które Wam będę polecać, to są moje hmm, doświadczenia. To jest to, co się sprawdziło w mojej cerze, która jest normalna w kierunku do suchej. Wszystko jasne? To zaczynamy. Na pierwszy ogień oczyszczanie. Oczyszczanie to jest podstawa zadbanej cery. Nie może być dobrego makijażu albo ładnej, gładkiej cery bez porządnego oczyszczania. I tak naprawdę makijaż zaczyna się od oczyszczenia. I jeden z takich moich absolutnych ulubieńców, jeżeli chodzi o dogłębne oczyszczanie skóry, nie zmywanie makijażu, bo to są dwie różne rzeczy. Najpierw musimy czymś zmyć makijaż, a później musimy oczyścić cerę. Przy okazji wykorzystam ten moment, żeby nadmienić, że płyn micelarny zawsze należy zmyć z twarzy. Wiemy o tym, prawda? Jeśli chodzi o demakijaż oczu, to używam zależnie od typu makijażu, czy jest wodoodporny, czy nie, albo płynu dufazowego, albo płynu micelarnego. Lubię biodermę, lubię ten dwufazowy z IFroshe, ale to jest tylko wstęp. Do konkretnego oczyszczenia, które będzie miał miejsce za chwilę. Resztę makijażu, na pewno to już wiecie, zmywam po prostu mydłem i szorstką rękawiczką, po czym przechodzę do dogłębnego oczyszczenia cery. W wielu przypadkach jest to ten żel albo błoto do mycia z pixie. Chyba po jego stanie widać, że jest to produkt bardzo przeze mnie kochany. To jest moje nie wiem już, które opakowanie. To jest żel, chociaż właściwie to jest błotko, ale już będę nazywać ten produkt żelem, który ma w sobie kwas glikolowy i aloes i jest to produkt, który oczyszcza nam cerę i przy okazji przykłada się do wygładzenia tej skóry. Kwas glikolowy odpowiada tutaj za oczyszczenie cery, za pozbycie się zaskórników, jak i zmniejszenie widoczności porów, a aloes łagodzi cerę i sprawia, że ten kwas nie jest taki super inwazyjny. Nigdy nie doznałam podrażnienia skóry podczas używania tego żelu. Co jakiś czas do niego wracam, po prostu ko to, co on robi z moją cerą. To jest taki święty gral pielęgnacji, którego zapas zawsze w mojej kosmetyczce musi się znajdować. Ja ogólnie jestem wielką fanką kwasu glikolowego, o czym się zaraz przekonacie, bo kwas glikolowy odpowiada za nieność te wszystkie benefity, o których Wam mówiłam, to dodatkowo jeszcze wygładza całą strukturę skóry, więc ona się robi taka naprawdę gładziutka jak z photoshopa. Natomiast przy tym lub przy okazji mogę wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, która dotyczy tego właśnie kwasu glikolowego i każdego kwasu tak naprawdę. Mianowicie przez to, że one złuszczają naszą skórę, jakby jedząc ten naskórek w taki chemiczny, a nie mechaniczny sposób, mogą uczulać na słońce. Jeśli w trakcie używania pielęgnacji z kwasami wystawimy skórę na promieniowanie słoneczne, po prostu możemy się poparzyć w najlepszym scenariuszu podrażnić skórę, w najgorszym poparzyć. No i właśnie ze względu na to jego fotouczulanie odstawiam go na miesiące letnie, tak na wszelki wypadek, żeby dmuchać na zimne i nie zaszkodzić swojej cerze i wtedy jego miejsce zastępuje inny żel, który już jest o wiele niższej półki cenowej, jest to Tołpa, czyli polska marka i chodzi konkretnie o ten żel do oczyszczania z serii 3 enzymy. On ma bardzo podobne działanie do tego żelu z Pixie, mianowicie mamy zmniejszoną widoczność porów, mamy pozbycie się zaskórzeń, tylko jest to osiągnięte w taki bardziej może delikatniejszy, mniej inwazyjny, nie tak złuszczający sposób. Gorąco polecam, jest to, mówię, tańsza opcja, nie mniej skuteczna, tylko po prostu są inne składniki aktywne. No i dodatkowo on jest dedykowany, z tego co widzę na opakowaniu, do wielu typów cer. Jest tutaj wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, trądzikowa i zaskórniki, także... Wiele osób może skorzystać. Dla mnie oczyszczanie cery ma dwa znaczenia. Po pierwsze jest to właśnie zmycie pozostałości makijażu i zanieczyszczeń z dnia codziennego, a po drugie to jest takie bardziej dogłębne, może bardziej skoncentrowane czy specjalistyczne oczyszczanie w momencie, kiedy pojawiają się zaskórniki czy jakieś inne niedoskonałości. To jest bardzo popularny temat, zwłaszcza teraz, kiedy mamy trądzik około I dla mnie takie święte grale, znowu, jeżeli chodzi o to dogłębne, ten drugi typ oczyszczania, to po pierwsze, na pewno żadna niespodzianka dla Was, seria Osmoclean z Instytutu Esterm To nie są tanie kosmetyki, ale są jak najbardziej warte każdej złotówki. Zawsze zaznaczam, że można je dorwać często w superfarm w zestawie. A te dwa produkty, o których zaraz wam opowiem, nie bez powodu są sprzedawane w zestawie, bo wtedy ich działanie oczyszczające jest najskuteczniejsze. Mamy tutaj krem do mycia twarzy i maskę. Krem, który nakładamy na suchą cerę w małej ilości i tak właśnie masujemy po skórze, a zaczyna się robić tępy. Zmywamy ten krem, po czym nakładamy maskę. I to jest maska również taka, którą musimy usunąć kolistymi ruchami, ale tutaj już dobrze jest nałożyć jej sporo, żeby się lepiej usuwało. I te dwa produkty działają dosłownie ze zdwojoną siłą. I w momentach, kiedy miałam takie wiecie, dość duże wysypy ze skórników podskórnych, które wydają się nie do usunięcia, a na pewno nie do wyciśnięcia chociaż nie powinno się, ale nie mogę się powstrzymać no to one ratowały sytuację i doprowadzały do absolutnego wygładzenia skóry. Naprawdę. Jeżeli macie takie problemy, jeżeli macie taką kaszkę na skórze, to ten zestaw będzie dla was strzałem w dziesiątkę. Dodatkowo to są na tyle skuteczne, ale delikatne produkty, że można ich używać codziennie, bo nie wysuszają skóry, ale ją oczyszczają. Wydaje się to niemożliwe, a jednak. Inną maską, która również dogłębnie oczyszcza, ale też kontroluje wydzielanie sebum, jest maska z marki Murad i to jest maska glinkowa Clarifying Mask. Tę maskę nazwałabym już cięższą artylerią, bo ogólnie ta seria jest skierowana do cery trądzikowej, która ma skłonności do takich większych zmian. Tak, wiem, a ja na początku zaznaczyłam, że mam cerę normalną do suchej. Ale w momencie, kiedy moja cera czasami sobie tam fisiuje, na przykład jestem po podróży albo są właśnie miesiące letnie i na strefie te pojawiają się bardziej rozszerzone pory, troszkę to sobą zaczyna wariować, to właśnie ta maska jest w stanie tę cerę doprowadzić do porządku. I robi dokładnie to, co powinna, czyli właśnie minimalizuje widoczność porów i zmniejsza wydzielanie sebum, właściwie normalizuje u mnie to wydzielanie sebum. Osobiście nie mogę sobie pozwolić na nałożenie tej maski na całą twarz, więc ja jej używam bardzo strategicznie, głównie na strefie T i tutaj przy bokach nosa. Ona zawiera ogólnie, to jest maska glinkowa, więc zawiera tam glinkę, kaolin, bentonit, jak i siarkę, więc naprawdę to jest już taka konkretna broń w walce przeciw niedoskonałości. Taką dogłębnie oczyszczoną cerę dobrze byłoby raz na jakiś czas złuszczyć, żeby pozbyć się tego martwego naskórka z wierzchu i wydobyć jej zarówno gładkość, jak i blask. No i ja jestem ogólnie wielką fanką peelingów enzymatycznych. Kiedyś było inaczej, kiedyś wolałam te mechaniczne, ale to się z wiekiem zmienia. Peelingi enzymatyczne, które ja polecam i które na mojej skórze sprawdzają się wyśmienicie, to jest przede wszystkim to patrzy enzymy. To jest peeling, który ja już Wam zachwalam na kanale, myślę, że od lat. To jest ten peeling, który właśnie siedzi na skórze i zżera to, co powinien, przy tym dość mocno piecze. I ja zauważyłam, że tak samo jak w przypadku tych innych szczepiących produktów, czyli np. błyszczyków do ust czy balsamu do ciała, są dni, kiedy to odczucie pieczenia jest mocniejsze lub mniejsze. Znowu nie wiem, od czego to zależy, czy od dnia w cyklu, czy od wrażliwości tego dnia, czy od ilości naskórka, który zostanie zjedzony przez ten peeling. Ale tak jest. Ja go nakładam na wilgotną skórę, zostawiam przez jakiś czas, następnie zmywam i skóra jest gładziutka i przygotowana na następne kroki pielęgnacji. Peelinguję, czyli usuwa zrogowaciały na skórek, ale bez pocierania, bez drobinek i bez kwasów, czyli nie uczula na słońce. Natomiast kwasy, zarówno glikolowy, jak i ten AHA zawiera już kolejny mój ulubieniec, czyli olejkowy peeling enzymatyczny z Eveline. Oprócz tych kwasów w składzie tego peelingu znajdują się drogocenne olejki i to jest makadamia, arganowy, już nie pamiętam, kokos i awokado. I te olejki sprawiają, że to peelingowanie skóry nie jest tak inwazyjne i nie jest tak agresywne, jak by się mogło wydawać. To znaczy, mamy rzeczywiście zapewnione zminimalizowanie porów, wygładzenia skóry i ogólnie takie stopniowe pozbywanie się niedoskonałości, ale jest to bardzo delikatne, jakby w tym samym czasie, kiedy oczyszczamy skórę i ją peelingujemy, od razu ją nawilżamy. To jest dosłownie olejkowa konsystencja. On wygląda jak olejek, także nakładamy go na skórę, masujemy przez chwilę. Ja go jeszcze lubię przez um, tam kilka minut zostawić bez masowania, po czym zmywamy. Oczywiście jak w większości peelingów enzymatycznych i tutaj możemy odczuć lekkie mrowienie. Jeżeli w danym momencie mam bardziej wrażliwą cerę niż zawsze, ale wymaga ona i tak złuszczenia, bo może na przykład pojawiają się suche skórki, to wtedy sięgam po ten peeling, bo on jest taki skuteczny, ale delikatny zarazem. Następny peeling to już jest hardkorowe złuszczanie. To jest wyższa szkoła złuszczania, także jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z kwasami, to nie polecałabym jednak zaczynania od tego dokładnie produktu. To jest produkt Revolution Skincare i to jest kwas, kompleks kwasów AHA i BHA w 30% stężeniu. To jest konkretne złuszczanie. Ogólnie ten produkt jest zamiennikiem innego kosmetyku z marki The Ordinary, który ma bardzo podobny skład i bardzo podobne zastosowanie, wygląd i ogólnie prawie wszystko. Nawet cenę mają podobną. Więc jeżeli nie, mo nie możecie kupić jednego, to możecie się zainteresować drugim. Ja polecam konkretnie ten, bo jego używałam, tego z The Ordinary nie. I wiem, że on jest konkretnie bardzo skuteczny. To jest rzeczywiście już takie bardziej hardkorowe, mocniejsze złuszczenie. To stężenie kwasów jest naprawdę bardzo duże. Ja go nakładam na 8-10 minut max, dosłownie z zegarkiem w ręku, po czym go dokładnie zmywam, i ta skóra jest bardzo, bardzo gładka, bardzo spilingowana. Ale jeżeli macie cerę wrażliwą, to tego typu peelingi o tak mocnym stężeniu mogą być dla Was podrażniające. Obecnie używam go może raz na miesiąc, na pewno nie częściej. Nie czuję takiej potrzeby. W tym momencie mam skórę wyprowadzoną na dobre tory. I dopiero sięgam po niego przy jakichś takich bardzo rozległych i wieloetapowych momentach pielęgnacji, czy tam rytuałach pielęgnacji, kiedy wiecie, jest maseczka, oczyszczanie i w ogóle wiele tutaj rzeczy się dzieje. Także jest to coś doraźnego. Ale jest to coś bardzo dobrego, jeżeli wasza skóra jest już do kwasów przyzwyczajona i na taką kurację wam pozwoli. Przy tym oczywiście pamiętamy, że 30% stężenie kwasów, bardzo wysokie narażenie na poparzenie słoneczne, więc filtr obowiązkowo. Toniki. Tonik to jest taki produkt, którego ja przez wiele lat nie używałam. Nie widziałam w ogóle żadnej różnicy, kiedy go używałam czy nie używałam, dopóki nie spotkałam tych dwóch toników. Jeden z nich to jest Pixi Glow Tonic, czyli kontynuacja tej serii z błotkiem do czyszczenia twarzy, czyli mamy tutaj znowu kwas glikolowy w stężeniu 5% i co ten tonik robi? To znowu wygładza skórę, sprawia, że zaskórniki są usunięte albo nie doprowadzamy do ich powstawania, bo ten tonik tak bardzo stopniowo i delikatnie, ale skutecznie oczyszcza i złuszcza naszą skórę przy okazji właśnie wygładzając jej strukturę, minimalizując pory. Uwielbiam, uwielbiam to, co robi ten tonik i ja też nie wiem już, ile opakowań zużyłam tego toniku, bo razem z tym błotkiem do mycia twarzy też zapas tego toniku musi się u mnie zawsze znajdować. Toniki ogólnie możemy używać na dwa sposoby, albo od razu spryskując czy nakładając go prosto z opakowania na twarz, albo na wacik przecierając skórę. Ja zauważyłam, że nie wiem czemu, ale akurat mojej skórze najlepiej się sprawdza używanie tego toniku, kiedy przeciągam go po skórze właśnie wacikiem. To jest trochę marnowanie produktu, no bo wsiąka w wacik i później go wyrzucamy. Ale naprawdę, w momencie kiedy go tylko ym, rzucałam na twarz dosłownie, wiecie, sklepywałam, no to Mało to się działo, a w momencie kiedy go przeciągam po skórze, to widzę to dosłowne fizyczne wygładzenie skóry. Także to jest jeden z moich absolutnych ulubieńców. Natomiast, jeżeli chcemy zachować benefity tego toniku z Pixi, bez fotouczulenia, no to proponuję znowu tą serię Clarifying z Murada, tym razem Clarifying Toner. I to jest tonik, który dokładnie to samo robi co Pixi, tylko właśnie nie ma tego kwasu, więc jesteśmy troszeczkę bezpieczni, jeżeli o słońce chodzi. Ten tonik wygładza skórę, zmniejsza widoczność porów, yy, ogólnie sprawia, że ona jest taka bardziej jednolita, jeżeli o jej fakturę chodzi. Yy, no i też to powstawanie zaskórników czy niedoskonałości jest zminimalizowane, no bo znowu to jest ta seria, która jest dedykowana do cery skłonnej do różnych nieprzyjaciół. Także, jeżeli nie lubicie kwasów albo nie możecie ich używać z jakiegoś względu, no to. Pamiętajcie, że jest jeszcze opcja, która kwasu nie zawiera, a też robi super spektakularną robotę. No i przechodzimy do kolejnego etapu pielęgnacji, chyba mojego ulubionego, jakim jest nawilżanie. Nawilżać możemy albo serum, a następnie kremem, albo po prostu kremem. I ja mam też dwa takie sera które chciałabym Wam polecić. Pierwsze z nich łączy w sobie kilka właściwości. To jest jeden z tych produktów, które chyba wszyscy lubimy, bo jest skuteczny, ale i delikatny. Jest to serum z Veoli Botanica Focus Pigmentation Essence i jak na wskazuje, jest to serum, które rozprawia się z przebarwieniami. Ja tego serum używam zarówno rano, jak i wieczorem. Świetnie sprawdza się zarówno pod makijaż, jak i przy pielęgnacji wieczorowej. To jest serum, które ma w sobie niacynamid, łagodzi cerę, nie do Dopuszcza do podrażnień, a oprócz tego ma stabilną witaminę C i kompleks rozjaśniający. Własną cerą ręczę za to rozjaśnianie i rozprawianie się z przebarwieniami. U mnie przebarwienia to jest taka niekończąca się walka, bo co sobie rozjaśnię i ujednolicę, to sobie wydziubię od nowa, ale dochodzę do brzegu. Miejmy nadzieję, że kiedyś będę miała pięknie, jednolitą cerę bez makijażu. Ale to serum na pewno pomaga. Ono ma też za zadanie minimalizować widoczność porów. Jak najbardziej się też z tym zgadzam. Naprawdę jest to cudeńko. Dodatkowo jest to produkt polski, wegański i w ponad 96% ze składników pochodzenia naturalnego. Drugie serum, którym powinniście się zainteresować, zwłaszcza jeżeli macie cienką wiotką skórę, na której jest sporo załamań, jest to Secret Serum z Samarite. To też jest polska marka i to jest dość drogie serum. Ale jest warte każdej złotówki. A zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być osoby, które są estetycznie tego serum nastawione, zwłaszcza jak się przeczyta opis producenta na stronie, w którym obiecywane jest, że odmładza skórę, zmniejsza widoczność skóry, moduluje owal twarzy, zmniejsza mimiczne zmarszczki, niweluje przebarwienia, ujednia, uelastycznia i w ogóle wszystko. To się wydaje taki nierealne, ale powiem wam jedno. Jak widzicie mój gładki dekolt, to wiedzcie, że to jest jego zasługa. Ja mam skórę taką podatną na zagniecenia, załamania, może na twarzy jakoś specjalnie ich nie mam, jeszcze przynajmniej, ale na dekolcie już się pojawiły. Przez to, że mam spory biust, lubię spać na boku, to wiecie, no siłą rzeczy skóra się załamuje. Przez wiele lat doprowadziło do głębokich załamań. I no właśnie, tego efektu może wygładzenia ym, zmarszczek nie widziałam na twarzy, bo nie miało jak zadziałać, ale na dekolcie, no zadziała się magia. Ja Wam już w jednym z filmów, w którym zachwalałam to serum, pokazywałam takie zestawienie przed i po, gdzie w jakimś filmie pokazywałam Wam rozświetlacz na dekolcie i jak to wyglądało po kuracji tym serum. No, powiem Wam, że to wygląda dosłownie, jakby ktoś mi powstrzykiwał wypełniacz te zmarszczki. Także swoją własną skórą ręczę za jego skuteczność. Dodatkowo jest to bardzo przyjemna, taka kremowa, powiedziałabym, że droga w doznaniu, konsystencja. Także, jeżeli szukacie czegoś, co dosłownie mm, zmieni Waszą skórę na młodszą, no to myślę, że warto spróbować. Zestawienie ulubionych kremów do twarzy otwiera Aid Cosmetics Confidence in a Cream. To jest krem, który ogólnie świetnie sprawdza się pod makijażem i został um, opatentowany i sformułowany we współpracy z chirurgami plastycznymi, czyli ma w trakcie używania z biegiem czasu Polepszać wygląd naszej skóry, sprawiać, że, no właśnie, dodaje nam pewności siebie. Czyli ta skóra wygląda z czasem lepiej. I to jest fakt. Rzeczywiście, w momencie, kiedy używałam go codziennie, właśnie podczas makijażu, bo przed makijażem, to ta skóra z biegiem czasu zaczynała wyglądać jakoś tak ładnie, jakoś tak bardziej jednolicie i żebyśmy mieli jasność. Ja nigdy nie testuję kilku nowych rzeczy naraz, bo wtedy nie wiedziałabym, co jest skuteczne, tylko tak stopniowo zawsze, wiecie, wprowadzam jakąś nowość, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście robi to, co producent obiecuje. No, i tutaj się w pełni zgadzam. To też nie jest może tani krem, ale jeżeli szukacie czegoś, co zarówno daje Wam świetne ukojenie w ciągu dnia, cudownie sprawdza się jako baza pod makijaż, no bo ja nie używam produktów, które nazywają się bazami, za mnie bazą jest sporządzone nawilżenie. I przy okazji jeszcze sprawia, że cera w miarę używania danego produktu wygląda coraz lepiej, no to polecam gorąco. Kolejny krem to jest absolutna klasyka gatunku, jest to produkt, który zarówno świetnie nawilża, jak i sprawdza się jako baza pod makijaż, przy okazji nie obciążając skóry. Jest to oczywiście Embryolisse Le Creme Concentre. Nie wiem, czy kiedykolwiek wymówię to poprawnie, ale tak właśnie wygląda. To jest ta wersja chyba najbardziej standardowa. On mi się sprawdza najlepiej. Próbowałam różnych wersji, takie bardziej nawilżające mniej. To jest jednak mój ulubieniec. To jest produkt, który łączy w sobie funkcję zarówno kremu nawilżającego, jak i bazy pod makijaż, bo makijaż na nim wygląda absolutnie cudownie, dodatkowo zapewnia niesamowite aktywne i takie. Trwający przez cały dzień na Kiedy w minionym miesiącu borykałam się z takim wewnętrznym, jakby odśrodkowym, wysuszeniem skóry. To ten Embryolis był jednym z nielicznych produktów, który dawał mi ukojenie w ciągu dnia. Dodatkowo on mi się sprawdza zarówno jako krem na dzień, jak i na noc, czyli w momencie, kiedy gdzieś wyjeżdżam i chcę zminimalizować moją kosmetyczkę, biorę tylko jeden krem, co dla mnie jest świetną rzeczą. Jako krem na dzień, jak i na noc, sprawdza się też jeszcze jeden produkt z Samarite, i to jest Supreme Balm. To jest tak naprawdę taki wielofunkcyjny balsam. Może być zarówno produktem do ciała, do twarzy, do ust, do włosów, do wszystkiego. I to jest taki ultra nawilżający, ultra odżywczy, dość tłusty w swojej konsystencji produkt. On jest takim jakby olejkiem. Ja ostatnio używam go już tylko i wyłącznie do twarzy. Do ciała chyba trochę mi go już szkoda, bo wiem, że na noc robi mi absolutne cuda z twarzą i budzę się nie dość, że z cudownie nawilżoną i odżywioną skórą, to czasami rzeczywiście nie mam ochoty się malować, bo po nocy za skóra jest tak cudownie odżywiona. Pomijając fakt, że trzymam w dłoni opakowanie 90 ml, które jeżeli będę traktować wyłącznie jako produkt do twarzy, wystarczy mi na bardzo długo, to sama formuła w sobie też jest niesamowicie wydajna, bo potrzebujemy bardzo małej ilości, żeby rozprowadzić ten produkt na skórze, czy ciała, czy twarzy, inaczej, czy ciała, czy twarzy. Do najlepszego efektu dobrze jest wyciągnąć małą ilość tego balsamu z opakowania, ogrzeć w naszych dłoniach, wtedy on się rozpuszcza i robi się takim olejkiem, a wszyscy wiemy, że ja uwielbiam olej. No i przechodzimy do aplikacji. Coś cudownego. Uwielbiam ten kosmetyk. No, naprawdę uwielbiam. Też mam już nie wiem które opakowanie. Kolejny krem to jest propozycja dla tych osób, które borykają się z podrażnioną cerą, która ma zarazem skłonność do zaskórników, która ma rozszerzone pory. Na przykład tłusta, mieszana. I jest to krem, który wam też już polecałam w ulubieńcach. I jest to Bielenda Supreme Lab, czyli ta bardziej profesjonalna opcja. I jest to specjalistyczny krem normalizująco nawilżający z bakuchiolem. you <laughs> To jest krem, który mi uratował skórę w momencie, kiedy miałam taki właśnie około maseczkowy wysyp, bo nawilża skórę, ale przy okazji rozprawia się w łagodny i skuteczny sposób z tymi zmianami. Także jeżeli macie tego typu problemy, a wiem, że sporo osób z takimi a niestety rzeczami się ostatnio boryka, to spróbujcie, akurat może się Wam sprawdzić. Tym bardziej, że cena też jest zachęcająca. Możecie go dorować w internecie za około 50-60 zł, a za tę cenę otrzymujecie cudeńko, które ma za zadanie rozprawić się z rozszerzone Porami, jak i wszelkimi innymi rodzajami zmian na skórze, przy okazji ją uspokajając. I ten bakuchiol to jest taka roślinna wersja retinolu, więc przy okazji mamy też wygładzenie skóry, i ogólne poprawienie jej wyglądu. I już jesteśmy przy końcówce, zostało nam jeszcze tylko do omówienia produkty do pielęgnacji bardzo delikatnych, wrażliwych miejsc naszej twarzy, jakimi są usta i okolice pod oczami. Może od tej okolicy pod oczami zacznijmy. Mój ponadczasowy, wieloletni i taki produkt, do którego mam wieczny sentyment, to jest oczywiście Bowie Brown Extra Eye Repair Cream. Krem, który nie powinien działać, a działa. Już tyle razy słyszałam, że skład tego kremu jest do niczego, że on nic nie robi a jednak robi. I jak to się mówi, jeżeli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Przez wiele lat to był jedyny krem, który zapewniał mi odpowiednie nawilżenie, który regenerował skórę pod oczami, który sprawiał, że niezależnie od tego, jak dużą ilość tego kremu nałożyłam przed makijażem, makijaż się nie ważył, ba, korektor wyglądał rewelacyjnie i niezależnie od tego, jak suchy czy jak obciążający był to korektor, to i tak ten krem sprawia, że skóra jest wręcz gotowa i prosząca się o nakładanie makijażu. Przez wiele lat on był jedynym ym, faworytem, natomiast ostatnio się to zmieniło i on troszkę ustąpił miejsca temu właśnie cudeńku z Veoli Botanika. Już Wam o tym kremie się nagadałam dużo na tym kanale, zwłaszcza ostatnio. To jest 20 Seconds Magic Eye Treatment. To jest krem, który podobnie trochę jak to serum Samarite, bardzo dużo obiecuje, bo ma e, znowu odmłodzić, zregenerować, napiąć skórę pod oczami. Rzeczywiście napina tę skórę, nawilża ją dogłębnie i znowu nie koliduje z aplikacją makijażu. Jego konsystencja jest bardzo fajnie dziwna, czyli taka, która nie pozwala nam wręcz na nałożenie dużej ilości. Jeżeli Bobi był dla was za ciężki, bo on ma konsystencję takiego zbitego masła, zamrożonego masła, to ten może się dla Was okazać idealnym strzałem w dziesiątkę, bo on jest bardziej wodnisty i przy aplikacji zmienia się właśnie znowu w taki trochę olejek, trochę taką. Emulsje naprawdę świetne i warte zainteresowania. A jeśli chodzi o pielęgnację ust, to pozwólcie, że przedstawię Wam moje absolutne trzy hity, i to są też produkty, które się przewijają na kanale co jakiś czas i zawsze jak mam przygotowane usta do makijażu w trakcie tutorialu, to są pytania, co się tak ładnie błyszczy. To jest jedna z tych trzech rzeczy. Albo jest to olejek z Munish Natural, mój jest już na wykończeniu, jak widzicie. On jest dostępny w trzech różnych kolorach czy też zapachach. Niezależnie od tego, na jaki traficie, który jesteście w stanie dorwać, kupcie go koniecznie. Na no, moim olejku, co prawda, już większość się napisów postierała, ale z tego co pamiętam, on chyba w 96% był ze składników pochodzenia naturalnego. Zapewnia niesamowite kosmiczne nawilżenie i blask. To jest tak spektakularny efekt, że jeżeli lubicie robić zdjęcia, jeżeli nie wiem, właśnie kręcicie filmy, albo po prostu lubicie, żeby wasze usta zwracały na siebie uwagę, Koniecznie musicie się tym zainteresować. Druga rzecz to jest znowu ponadczasowy ulubieniec, Clarence Moisture Replenishing Lip Balm. Jeżeli o balsamy chodzi, nie ma sobie równych. On troszkę inaczej nawilża niż ten olejek z Munish, no i jest tutaj inne podanie, więc jeżeli używam go na innych, na modelkach, to korzystam z tego po prostu ze względu na wygodę podania, bo tutaj nie muszę niczego wycie wkładać do środka, tylko wyciskam sobie wygodnie. I jeżeli mam super spierzchnięte usta, które wymagają regeneracji, które są bardzo skłonne do pęknięć, nakładam na noc grubą warstwę, nie żałuję sobie tego balsamu, i naprawdę rano budzę się znowu dalej z nim na ustach. On nie wyparowuje z naszych ust ani nie znika w niewyjaśniony sposób, znowu zostawiając te, te usta suchymi, tylko właśnie. Bardzo długo się utrzymuje, dogłębnie je nawilża i regeneruje jak żaden inny produkt. Słuchajcie, ja używam wielu produktów do ust, w tym te wszystkie maski, Lenasz jakieś inne. Nie, nic nie działa, tak jak ten balsam. A trzeci produkt to jest połączenie makijażu i pielęgnacji, no bo de facto jest to błyszczyk, czyli produkt do makijażu. Eveline All oh My Lips Lip Maximizer, i tutaj akurat w ręku trzymam ten z jadem pszczelim, ale niezależnie od tego, czy mamy jad pszczeli. Czy mamy papryczkę, czyli to są to oba błyszczyki, które ja uwielbiam. One bardzo długo się utrzymują na ustach, super nawilżają te usta. Powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy tymi dwoma, z tym, że jest to o wiele gęstsza konsystencja niż te dwa. Najbardziej wodnisty jest oczywiście olejek, o tak wyszło, jeżeli chodzi o konsystencję najrzadsza, średnia i najbardziej gęsta. I on rzeczywiście te usta powiększa. W takim sensie, że jeżeli nałożymy ten błyszczyk na um, same krawędzie ust, no to ten efekt powiększenia będzie spektakularny, a jeżeli nałożymy go po prostu, wiecie, na no, normalny, taki standardowy obszar ust, to zauważymy takie ujednienie i uwypuklenie ich. Także ogólnie super nawilża, pięknie się prezentuje, długo się utrzymuje. No i mamy ten dodatkowy efekt powiększenia ust. I na dzisiaj to już wszystko. Przebrnęliśmy. To są moje absolutne hity pielęgnacyjne. Gdyby w tym momencie moja kosmetyczka przestała istnieć, to poszłabym do sklepu i kupiłabym którykolwiek, czy którekolwiek z tych produktów i wiem, że byłabym zadowolona i moja cera by nie cierpiała na tej zmianie. To są rzeczy, które są przeze mnie przetestowane w i wszerz, przez wiele miesięcy, w różnych scenariuszach, przy różnych um, sytuacjach skórnych, także naprawdę mogę za nie ręczyć, ale oczywiście pamiętajcie to co mówiłam na samym początku, nie jestem kosmetologiem to są rzeczy przetestowane na mojej skórze i to co się sprawdza u mnie niekoniecznie musi się sprawdzić u kogoś innego oczywiście zostawcie też swoje propozycje jeżeli macie takie święte grale pielęgnacyjne, coś co uratowało Wam cerę, może w jakiejś sytuacji, koniecznie podzielcie się tymi produktami w komentarzach, zaznaczając oczywiście jaką macie cerę i może w jakim przypadku, w jakiej sytuacji ten produkt wam skórę uratował. I oczywiście, jak zawsze, w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, po których możecie je znaleźć. Tam też są informacje na temat mojego makijażu, pomadki, bluzki, paznokci, wszystkiego. Także do opisu Was zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał, że miło spędziliście ze mną czas i znaleźliście coś przy okazji ciekawego dla swojej cery. Jeżeli tak było, proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę, a ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!